Bayer FM. Okazją do zapoznania się z historią Ełckiej Kurii Diecezjalnej, a także z zasadami jej funkcjonowania mieli dziś uczniowie gimnazjum nr 1 w Ełku. W wizycie młodzieży w Kurii Biskupiej patronowało radio Bayer FM. Spotkaniu przewodniczył natomiast biskup pomocniczy diecezji ełckiej Romuald Kamiński. To budujące, że młodzież okazuje takie zainteresowanie religią i kościołem, mówił biskup chwilę po spotkaniu. Wspaniała atmosfera, bardzo byłem zbudowany zachowaniem. Pogadaliśmy sobie i o strukturze diecezji, i o zadaniach diecezji, i co to jest, i co się dzieje tutaj w kurii, i o duszpasterstwie, i o teologii, i także o takich sprawach, które młodzież nurtują. Niby to nie było jakby w programie pierwszym, ale młodzież zadawała pytania z zakresu takich spraw duchowych, nieraz bardzo poważnych, tym się najbardziej cieszę. Uczniowie gimnazjum nr 1 przyznają, że wizyta w kurii to bardzo ciekawe doświadczenie. Byliśmy w różnych ciekawych miejscach. Ksiądz opowiadał nam o naszej diecezji. Poznawaliśmy różne parafie, zobaczyliśmy archiwa. Dowiedziałam się, że nasza diecezja ma bardzo dużo parafii. Są dokumenty gromadzone z każdej. Biskup odpowiadał na pytania. Biskup Romuald. W trakcie całego spotkania spadło wiele pytań na temat zarówno filozoficzny, jak i samej struktury diecezjalnej, samej struktury kościoła. Podobało mi się. Zawsze lepiej wiedzieć więcej niż zapomnieć. Byliśmy dzisiaj w ełckiej diecezji. Najbardziej podobał mi się sam biskup i jego podejście do nas. Ksiądz biskup ma taki młodzieżowy język. Chciałem zadać jedno pytanie, ale jakoś się wstydziłem. No, można zdobyć jakieś informacje, mieć większą wiedzę o życiu, na różne problemy, które trafią, nie potrafimy sami na nie odpowiedzieć. Bayer FM.